Na warszawskich bazarach bywa różnie, często ciasno i niechlujnie, a może i powinno być inaczej. Przykładem nowy bazar przy ulicy Wolumen w osiedlu mieszkaniowym pracowników Huty Warszawa. Teren targowiska jest całkowicie zagospodarowany i skanalizowany. W trzech wiatach urządzono 48 straganów. Poza tym 18 sklepików, w których zainstalowano bieżącą wodę, zimną i ciepłą. Sezon dopiero się zaczyna, ruch z każdym tygodniem będzie coraz większy. Zresztą targowisko jest na to przygotowane. W budynku administracyjnym są pomieszczenia do uboju i skubania drobiu, a nawet lodówki, w których można przechowywać sprzedawane mięso. Sprzedawczynie mogą na miejscu wypożyczyć czyste, białe fartuchy. Zapobiegliwość kierownika targowiska, pana Stefana Spinka, gwarantuje, że ten sensownie zbudowany bazar będzie również dobrze wykorzystany.